Tak, tak, proszę Państwa, jest ze mną Artur Kornik-Sowiński. Myślę, że się ukłonimy, przywitamy. Dobry wieczór, Gliwice. No jesteś facetem, który naprawdę dotrzymuje słowa. Powiedziałeś, zobaczycie dzisiaj innego Kornika. Jak obiecałeś, tak zrobiłeś. No, tak jak mówiłem, chciałem wrócić do nokautowania i bardzo fajnie, że to się udało. Bardzo fajnie, że no, z walki, tak powiedzmy, wyszedłem bez szwanku, bo coś sobie w palec zrobiłem, jak skakiwałem na siatkę. Kaleka ze mnie, muszę to opanować jeszcze. Powiedz, co tam się dzisiaj dzieje na zapleczu, bo to jest jakaś w ogóle kosmiczna, niesamowita gala. Wszystko kończy się w pierwszej rundzie. 34 sekundy Włodarka, 24 Kazieczki. Trochę dłużej powalczyli Albert z Michałem, natomiast tutaj 52 sekundy Artura Kornika-Sowińskiego. Jak tak dalej pójdzie, to trzeba rozgrzewać te piece i pizzę. Przygotowywać. To znaczy, ja słyszałem taką plotkę, że każdy, kto skończy w pierwszej rundzie, dostaje bonus. Także no, dlatego to tak idzie. Słuchaj, nawet ci nie będę pytał o plan, bo plan miałeś w głowie, żeby to skończyć efektownie, żeby skończyć szybko. Co założyłeś, to zrealizowałeś. No, taki był plan. No wiadomo, no, nigdy się nie można nastawiać na to, że się kogoś znokautuje tak szybko jak teraz, ale taki był plan. Z twojej perspektywy ta akcja kończąca? Ja nawet nie wiem, co, ja go nogą chyba trafiłem, nie? Chyba tak. Ja nigdy nie pamiętam swoich walk. Wiem, że ten pierwszy frontki, który kopnąłem, mieliśmy go w ogóle nie kopać, mieliśmy kopać na tłów, ale tak zauważyłem, że można go tam gdzieś zmieścić. Kopnąłem, no jak wiem, że na pewno go poczuł, bo tam było widać po tych oczach, że tak troszkę no, odpłynęły. No to dziękuję ci dzisiaj bardzo. Baw się. Piękne zwycięstwo, efektowne, szybkie. Czas na pizzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oh, God!